O nie, jest open, a ja nie zauważyłem. Strzelmy w ten sposób. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie przetestujemy ten oto nowy samochodzik. W zasadzie nie jest on nowy, bo kiedyś już był dostępny w grze, ale teraz powrócił do sklepiku. Oczywiście standardowy, jak już jesteśmy przy okazji sklepiku w Rocket League, to przypominam, że możecie wpisać kod EDEK i wtedy po prostu mnie będziecie wspierali. No to co, kupujemy ten samochodzik bez przedłużania. Okej. Okay. Jak widzicie, nie ma on za bardzo możliwości modyfikacji, czy to koloru, czy to czegokolwiek. O, akurat boost jest. No i wybuch, ale to chyba w każdym aucie można zmienić. Czyli tak się prezentuje, jeżeli chodzi o tuning. A zaraz go sprawdzimy na rankedach. Aktualnie mam rangę Grand Champion 2, dywizja druga na dwójkach. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No i dobra, zaczynamy. Pierwsze wrażenie to, że wygląda na pewno ciekawie. Spróbujemy oczywiście wygrać i będzie to taki normalny Progress League, tylko że dodatkowo testujemy auteczko. Dobra, tutaj niech sobie pojedzie. Nic nie powinno się stać groźnego. Dobra, prawie się stało. Prawie straciliśmy bramkę. O nie, jest open, a ja nie zauważyłem. Strzelmy w ten sposób. Nawet to było... Chyba się nie spodziewał, że tak ładnie driftem wjedziemy. Na razie oczywiście za mało gram tym autem, żeby dać jakiś werdykt. No ale myślę, że po tych dwóch meczach odcinkowych damy radę. A, i muszę pamiętać, że w tej serii nie ma cięć, dlatego muszę cały czas komentować, bo przez chwilę chyba bym zapomniał. Okej. Okay. Taktyczne podanie do typa. Zostajemy w bramce, bo wszystko się może zdarzyć. Jakaś niefortunna odbitka i trzeba być na posterunku. To wywalmy po prostu do rogu, tak żeby nie mogli strzelić bezpośrednio. Tutaj nasz teammate powinien z tym lepiej sobie poradzić. Ja też to mogłem lepiej wybić, ale no, trudno. Dobra, on to ma. Followujemy od prawej. I jedziemy na pełnej do piłki. O, typie. Dzisiaj jak coś, to nie grałem za bardzo w Rocketa, dlatego nie będę miał porównania z odczuciami z innymi autami, ale... Na pierwszy rzut oka, co mogę nim powiedzieć? Na pewno nie jest ociężały. To jest plus. No i to na razie tyle z odczuć. Aha, nie trafił w boosta. Nasz teammate jest bumpowany. Spróbujmy nim podlecieć na chwilę. Mamy dużo czasu. Polećmy sobie na sufit. No akurat tutaj obrońca zrobił bardzo słabe zagranie. Ale no co ja mogę powiedzieć? No przez to, że mnie zraszował, to nie mogę, nawet nie mogłem przetestować za bardzo podczas aeriala. Kickoffy mam wrażenie, że ma jakoś dziwnie mocny ten samochodzik. Chociaż pewnie to jest kwestia słabych kickoffów przeciwnika. No nasz teammate też umie strzelać. Także pozytywna informacja. Ghostbusters. Trochę mi przypomina tego ludzika z Michelin. Ale to już chyba widzieliście. Boom. Bang. Kopnięcie mocne. Aha, no i generalnie najfajniejszą rzeczą jest chyba to, że teraz te samochodziki, przynajmniej ten tak jest, mam nadzieję, że tak też będzie w przyszłości, że są normalnie do kupienia za kredyty, a nie za gotówkę. Przez to w zasadzie można je pozyskać za darmo, tam chwilę się pohandluje. A propos, bo jest mega dużo pytań na temat sprzedawania przedmiotów takich jak dynie i tak dalej. Close one. W sensie close one. Nie chciałem napisać no, tylko mi się pomyliło. I że w zasadzie za friko będzie można takie samochody dodatkowe zgarniać. Wcześniej trzeba było za każdym razem je za nie płacić. No, także uprzedzając, będą na temat tego poradniki, no. A ten dzisiejszy samochodzik też macie dostępny jeszcze chyba przez parę godzin. Chyba do godziny 21 albo 22 można go zakupić. Nie wiem, kiedy będzie z powrotem dostępny, ale no. Na pewno myślę, że jest to ciekawa opcja. Na pewno chętniej bym zakupił taki uniwersalny samochodzik od na przykład kolorowanego Octana czy tam innego pojazdu. O nie, szybki rage quit.
czyli przechodzimy do drugiego spotkania. No i okej, serwer konsolowców, ale już ich zdążyło wczytać na serwer. Oczywiście trochę śmiech, ale wiadomo, że aktualne konsole jeszcze przed premierą nowej generacji to przez swoje dyski trochę wczytują na serwer, ale poza tym to przecież nie ma większych minusów. Ale jak najbardziej tym samochodzikiem da się grać. Myślałem, że będzie gorszy, prawdę mówiąc. A jest naprawdę przyzwoity. Czytałem opinię, że niektórych rozprasza to, że jak się boostuje, to się otwiera ta klapka z tyłu. Ale w sumie ja na to nawet nie zwracam uwagi. Jakby mi nikt nie powiedział, w sensie jakbym nie przeczytał, to ja jestem na tyle spostrzegawczy, że pewnie bym nawet tego nie zauważył. Tak prawdę mówiąc. Okej, obronił, ale by była zawalona brameczka. Toksika. Mam nadzieję, że nie, że tylko wnik jest toksyczny, chociaż dopóki nie zrobimy nic złego, to nie ma co być toksyczny. Tak, jesteśmy na podanie, oczekujemy. Wyszło coś takiego. Ej, tracimy bramkę. Strasznie ryzykowne to było. Nie spodziewałem się, że on poleci razem z piłką na tym podaniu. Raczej powinien ją kopnąć i się od razu wracać. Bo tak to oboje byliśmy poza pozycją. Okej, no już na szybkości wywaliłem, bo się nie spodziewałem, że... O kurczę. Nie spodziewałem się, że tamten nie trafi w piłkę i nie byłem na to przygotowany, a powinienem być. Zawsze gotowy na każdą ewentualność. Dawaj toksiku. O-o. Okej, nie trafił. Strasznie zepsuł. Było słabe, ale niech już będzie. O nie! Dał się ominąć. Need boost. Nie wiem, czy potrzebował boost, ale... No problemo. A, po prostu się zawahał i za późno wyleciał. W tej sytuacji mógł albo się już cofnąć całkowicie... A, w ogóle on ma ping. To może to przez to. Ale w takiej sytuacji już powinien się albo cofnąć całkowicie, albo wcześniej od razu bez zastanowienia wyskoczyć. Aż typie. Spróbujmy to wywalić jak najmocniej. Najlepiej by było, jakbym to zrobił bez podskoku, bo bym od razu mnie był szybciej na ścianie. Ale byłem trochę źle ustawiony, spóźniony, więc stwierdziłem, że żeby przynajmniej trafić, to podskoczę. Dawaj, gościu. Podaliśmy mu piłeczkę. Zrobił coś takiego. Nie do końca wyszło. O nie, nie ma go na bramce, ale na szczęście przeciwnik nie ma cela. W ogóle jakoś dużo błędów się wyrabia. Też gram teraz jakoś tak chaotycznie. Okej. Odbicie. Toksik. O nie, znowu się zawahał. Nie wiem, strasznie przymulił po raz kolejny. Dziwne to było. A, bo chyba mu się ten... jakiś half-flip nie wyszedł, albo inna odbitka. Zdarza się jak najbardziej. Nie jesteśmy na poziomie nie wiadomo jakim. Nie wierzę, nie spodziewałem się, że zrobi backflipa ziomek, ale na szczęście wyszło podanie. Ale ten mecz wygląda beznadziejnie. Kurczę, nie miałem pojęcia, w życiu bym się nie spodziewał, że on backflip akurat walnie. Tym spowodował, że nie trafiłem w bramkę, a powinienem. O nie! Też widzę, że minusem jest to, że ten samochód jest strasznie głośny przede wszystkim. I trochę zagłusza tym swoim rozpędzaniem się dźwięk przeciwników. Nie trafiliśmy w demo, ale na szczęście nasz teammate jest kozakiem. Potrafi kopnąć w każdej sytuacji w najlepsze miejsce. Nie no, naprawdę ładny strzał. Przynajmniej miejsce dobre. Ale nie wiem, czy mam po prostu głośną grę, czy ten samochodzik jest taki ultra głośny. Okej. Ten to nie wywali? Wywali się, a nie piłkę. Okej. Dobre wybicie, ten jest z tyłu. Czy jakby nas zdążył, to by było 2-1, ale nie udało się, trudno. I to leci w bramkę.
Kto by się spodziewał? Kurczę, tutaj... Mogłem to obronić po prostu. Tyle w temacie. Oki. Ale mocnego flipa zasadził. Strzelamy bramkę? Czy on to obronił właśnie? Przed teammate obronił, ale... No pewnie miał laga mózgu czy coś. Nie, nieprzeczytane. No już chciałem zrushować, żeby wykorzystać to, że byliśmy przy sobie. Dobra, trzeba followować na środeczek. Mecz do wygrania jak najbardziej. W sensie ten mecz jest tak naprawdę mega niski poziom przeciwników i powinniśmy to łatwo wygrać, ale coś jakieś takie strasznie głupie rzeczy, na przykład słabe interwencje, czy to bronienie bramki przeciwnika. Interwencje, coś mi nie siedzą w tym meczu. Dawaj typie. Czemu on ma awka, czy coś? Okej. Dawaj, strzelaj. Nie strzelasz? Panie taksiku? Przymulasz? Aha. Dobra, nie zdążyliśmy. Okej, dał się przyflipować niestety. Strzelamy czy nie strzelamy? Proszę. Dobra, jest jeszcze szansa. Jest szansa. Przyzwoita bramka, nie spodziewał się taki mały ground pinch. Jak to nadrobimy, to będzie super. Jest open. Podaję do środka i strzel to typie, proszę cię jakoś. A, nie trafił. No ale dobra. Generalnie co powiem o tym aucie? Jeszcze sobie wejdę sprawdzić go na arence. Co nim powiem? Nie jest zły. Czy jest najlepszym autem w grze? No nie jest raczej najlepszym autem w grze. Trochę dziwny się wydaje. Ale jak naj... Nie no, myślę, że jest najbardziej do pogrania. Ale to jest kwestia, czy wam się wizualnie podoba. Czy może jesteście fanami tego Ghostbustera, czy jak to się tam nazywa. Na pewno będziecie się wyróżniali na boisku. No i przede wszystkim da się coś zrobić tym samochodzikiem, co jest na pewno dużym plusem. No i myślę, że to by było to tyle w odcinku. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Moja ranga chyba jest identyczna jak na początku. Nie pamiętam, czy miałem 57 MMR-ów, ale jakoś tak. No i okej, to już nie przedłużam. Hej!